Jednym z partnerów naszej sesji tematycznej uprawowo-technicznej jest m.in. firma Syngenta. Jest dzisiaj ze mną pani doktor Katarzyna Rębasz z firmy Syngenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, Syngenta kojarzy się w zasadzie chyba wszystkim rolnikom z innowacjami w zakresie środków ochrony roślin, chemicznych środków ochrony roślin, no ale także odmian. Tymczasem podczas naszego forum rolników agrobiznesu przedstawili Państwo zupełnie nowe produkty, nowe rozwiązania, zupełnie wydaje się nowych dziedzin dla Państwa. Szczególnie w tej dziedzinie, że koncentrujemy się w tej chwili na naszym kliencie, czyli na rolniku. Badamy, jakie ma problemy i te problemy chcemy rozwiązać. Okazuje się, że dzisiaj rolnicy zainteresowani są bardzo mocno glebą. Myśmy w tym kierunku również poszli. Między innymi nasza najnowsza oferta, czyli InteraScan, jest to możliwość skanowania gleby w celu określenia właściwie nawet 26 parametrów, gdzie rolnicy z dużą dokładnością, ponieważ jest to ponad 800 punktów na hektarze, mogą dowiedzieć się, co w tych glebach piszczy, no i co tam się właściwie dzieje. To są i makro, i mikroelementy, zawartość wody, węgla, materii organicznej. A skład granulometryczny? Ależ oczywiście, to jest podstawa, bo dzięki temu rolnicy mogą stosować także zmienne nawożenie fosforem, potasem, czy też innymi wieloskładnikami, jak również dowiadują się właśnie, ile wody dostępne jest dla roślin, czy też robić także zmienny wysiew nasion. Ja od razu zapytam wprost, w takim razie, czy jest to oferta komercyjna dla wszystkich rolników, czy tylko dla Państwa klientów? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc z niej skorzystać, jeśli ona jest ogólnie dostępna? To jest oferta dostępna dla wszystkich rolników. Każdy zainteresowany może wejść na stronę Syngenty, napisać skąd jest, czego oczekuje. Są również dostępne pakiety, w których może sobie wybrać. Oczywiście, no wiadomo, jeżeli są pakiety, one są również jak gdyby tutaj... Pewnie uzależnione od wariantu, na który się zdecyduje. Dokładnie, od wariantu, czyli ile tych cech na przykład rolnik chce zbadać. No i to oczywiście związane jest także z ceną, więc jesteśmy otwarci. Nawet jeżeli to będą mniejsi rolnicy, a jeżeli na przykład zgrupują się, wiadomo, w jakiejś miejscowości, również nie ma tutaj żadnego problemu. Jesteśmy w stanie wtedy wszystkich rolników obsłużyć, no i dostarczyć te bardzo dokładne mapy, które pozwolą im no, w tych dzisiaj trudnych czasach racjonalnie gospodarować nawozami, czy też dopasowywać normy wysiewu nasion. To jedna kwestia, zupełnie nowy obszar, w którym firma Syngenta się teraz porusza. No a drugi to jest w zasadzie obszar, który pojawia się już od jakiegoś czasu na sztandarach wielu koncernów chemicznych i firm fitofarmaceutycznych, mianowicie biologiczna ochrona roślin. Jakie nowości, jaką ofertę Państwo mają dla rolników? Tak, może tutaj dziwić niektórych, że biologiczna ochrona roślin, natomiast chciałabym Państwu przypomnieć, że Syngenta właściwie od bardzo dawna inspiruje się naturą, chociażby takie substancje aktywne jak popularna azoksystrobina, czy fludioksonil, czy mezotrion, no to właśnie była inspiracja naturą jako naturalne metabolity wytwarzane tutaj między innymi przez rośliny. A dzisiaj bardzo mocno w tym kierunku idziemy, widząc właśnie sytuację, jaka jest w Unii Europejskiej, czyli wycofywanie substancji aktywnych i chcemy pomóc rolnikom, aby dostosować ich programy, gdzie mogliby łączyć właśnie jeszcze tą chemię, która pozostała, właśnie z rozwiązaniami biologicznymi, aby dać odpowiedź na patogeny, na to, co się dzieje obecnie, czyli powiedzmy wyższa temperatura, więcej szkodników, czy też nawet zmieniające się już nawet choroby, bo zaczynają dominować czasami choroby takiego klimatu, bym powiedziała, ciepłego. Nie umiem. No, takim patogenem jest, który zaskakuje chyba nas wszystkich, to jest i septorioza, jeżeli chodzi oczywiście o zboża, ale także rdza, która coraz bardziej atakuje, ale mam pytanie już takie bardzo konkretnie o biologiczne środki ochrony roślin. Jakie Państwo, czy to są już produkty, które są dostępne w ofercie, czy one dopiero się będą pojawiać? Jeśli tak, to jakie są to produkty? Otóż w swoim portfolio posiadamy zarówno produkty biologiczne, czyli tak zwane te produkty, które są normalnie rejestrowane, tak jak każdy środek chemiczny. I tutaj na przykład od przyszłego roku myślę, że będzie dostępny Taegro, który jest dedykowany zarówno na mączniaka prawdziwego, czy też Sharon Place, zarejestrowany w bardzo wielu uprawach. Jak również wyróżniamy tak zwane biostymulatory, gdzie już na rynku właściwie od zeszłego roku mogli Państwo korzystać chociażby z Quantis. Jest to biostymulator, który jest dedykowany właśnie przed wystąpieniem stresu wysokiej temperatury i suszy i stosujemy, kiedy słyszymy pierwsze programy.
prognozy właśnie o takich temperaturach. To ma właśnie pomóc roślinie przetrwać ten najtrudniejszy moment na polu, a możecie Państwo się spotkać w przyszłości z o wiele większą gamą, którą na dzień dzisiejszy przygotowujemy już dla Państwa. Ja rozumiem, że biologiczna ochrona wymaga ogromnej wiedzy, dużo większej niż chemiczna ochrona i także jeżeli chodzi o aplikacje. Czy w takim razie rolnicy mogą liczyć na Państwa wsparcie, bo bardzo trudno jest trafić z odpowiednim terminem zabiegu, najzwyczajniej. Oczywiście, po to robimy te wszystkie badania i tworzymy programy już chemiczno-biologiczne. Z jednej strony, aby pomóc rolnikom przełamywać powstające coraz częściej zjawiska odporności, czy to na chwasty, czy to na właśnie poszczególne patogeny. Z drugiej strony oczywiście presja konsumentów, aby jak było najmniej pozostałości po środkach ochrony roślin. Tutaj także jest ta możliwość odpowiedniego jak gdyby umieszczania w programie produktów biologicznych, gdzie dzięki temu możemy zminimalizować właśnie te pozostałości. Więc myślę, że przyszłość... Bardzo Pani dziękuję. No to garść informacji, forpoczta na przyszłość. Dziękuję za rozmowę, no i czekam na konkretne rozwiązania i konkretne zalecenia, tak jak i chyba wszyscy rolnicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.